Cześć, witajcie, z tej strony Machacolec, a ja witam was w American Truck Simulator. Ze mną ogólnie w tle będzie dzisiaj Bronek. Będę, witam bardzo serdecznie. O, tak bardzo ładnie tutaj zwolna powiedziałeś i ogólnie, no tak jak sami widzicie, Amerykana dawno nie było na kanale. No i postanowiliśmy coś zagrać wreszcie na kierownicy, bo powiem wam, że jest miazga. Ogólnie na samym początku zapraszam do Brączka, bo jak ktoś jeszcze chce sobie przypomnieć Eurotrucka, to właśnie dobry będzie to powód, żeby bić na ten kanał do Brońcia i sobie zobaczyć, co mniej więcej chodzi. My ogólnie, jak chcecie zobaczyć, to wieziemy rury, ale prawdopodobnie będzie kamera tylko ze środka, z racji tego, że zajebiście się na tej kamerze jeździ. Także wio. Światła zaraz sobie włączymy, czekajcie. O, dobra. Powiem wam, że jeśli chodzi o kierownicę, drgania, wszystko zajebiste. A ogólnie od razu chęć mnie na asfalt. Co ty robisz? No kurwa, wjechałem na ten, na spowodnienie. O Boże, urwało ręce. I powiem wam, że ta kierownica jest idealna do Amerykana. Nic więcej, czekajcie. Trochę skamujemy sobie. Mamy wprawdzie w lewo, moglibyśmy jechać. Nie. Przepuścisz mnie? Nie przepuszczę. Nie przepuści. Czekaj, czekaj, ja tu zaraz pizdę mu cisnę. O, już jeszcze na żółtym, ale daliśmy spokojnie radę. I mam nadzieję, że teraz Amerykan się spodoba. Ogólnie to jeszcze ostatni taki odcinek z takiej normalnej serii z Amerykana. Będę chciał zrobić coś z kamerą z tyłu. Będę chciał, żeby to w inny sposób wyglądało, żebyście widzieli też, jak steruję kierownicą. Prawdopodobnie kamera byłaby postawiona z tej strony tutaj. I wtedy widzielibyście, jak właśnie skręcam, widzielibyście monitor, mam ogólnie 20 coś tam cali, także spokojnie byście wszystko zobaczyli. Zastanawiam się jedynie, jak z dźwiękiem, czy dałowałbym dźwięk z kamery, czy też byłby dźwięk nagrywany tutaj przez komputer, ale to jeszcze ogólnie to wszystko zobaczymy, jak to wypali i czy byście chcieli takie coś oglądać. Ogólnie też myślałem sobie o ATS-ie, o Jezu, o farmingu, żeby takiego farminga nagrać, ale to mówię, to zobaczymy, jeżeli ATS wypali i wam takie coś się spodoba, to czemu by właśnie nie sprawdzić z farmingiem. No kolega tutaj wymusił, ale tak jeszcze tutaj zdążył. I co, no o kurde, dawno naprawdę nie grałem, ale no jak sami widzicie, idealnie wszystko pasuje. Zajebista sprawa. Jestem ciekawy, jak w tym będzie ci się grało w Eurotrucku, bo tam przecież skanie wszystko te krótkie przody mają. Myślę, że to też dość fajnie. Oj, ja tu teraz biegł, żebym mnie zrzucił. Trzeba się przyzwyczaić. Ale no mówię, bardziej wtedy będę chciał nagrywać, jak będę miał tą kamerę za sobą. Postaram się, żeby tak jeszcze mnie normalnie było też i widać na tej kamerce. Ogólnie nie będziemy popierdalać za szybko, bo jak widzicie, policja przed nami, więc musimy trochę schamować. Ogólnie tak, dysk mam tutaj, już przyszedł. Także niedługo pojawią się odcinki. Kurwa, krzychu. Serio? Byście tak wyhamowali? Dobra, zrzucimy sobie biegi, hamulujemy troszeczkę. Ja cię kręcę jakieś roboty drogowe, jak sami tutaj widzicie. No stój, ręcznym by się przydało zaciągnąć. O, dobra, nie, żartowałem, to nie ręczny. Teraz mamy ręczny. Muszę się przyzwyczaić, bo wiecie, jeszcze nie w każdej grze mam inaczej kierownicę ustawioną. Dlatego też tak jeżdżę, jak jeżdżę na razie. To jest taka praktycznie pierwsza na razie długa trasa, mam nadzieję, która mi wyjdzie. Bo wcześniej to jeździłem tylko takie począteczki. Dobra, mam nadzieję, że powinniśmy już jechać. No, dobrze, dobrze myślałem. Myk. Jak widzicie, no to jest piękne, że ATS wspiera kierownicę i dzięki czemu kamera osoby, która siedzi za kółkiem, przesuwa również nam się tak, jak sterujemy kierownicą. Dlatego też, no zajebiście to wygląda. Jeżeli farming wspierałby kierownicę, wierzcie, że też by to była zajebista sprawa. O! Złapałem pobocza, od razu drgawki, epilepsja. Ogólnie trzeba zapoznać się z lekarzem i farmaceutą, jeżeli chcecie taką kierownicę. Ogólnie to, bo dużo ludzi pyta, nie wiem, czy też dacie opisy, czasami w opis tam właśnie wstawiam, postaram się teraz wstawiać mniej więcej, czym nagrywam. O, długie se zarzucimy. Czym nagrywam, czym obrabiam itp. itd. Jeśli coś, to jest kierownica Logitech Driving Force GT. Naprawdę, jeśli chodzi o cenowo, jedna chyba z najlepszych kierownic, bynajmniej jak dla mnie, chyba dla Brączka też. Nie? Kurwa, bardzo. Tak, no, dla mnie też. O kurwa. Nie wiedziałem, czy to było pytanie, czy co. Jo, takie oznajmienie. Okolicznik.
Ty się nadajesz do okolicy. Jo, możesz teraz do mnie wołać ten... kurde, technik ekonomista, nie? Ogólnie. Dzisiaj zdałem tak, egzaminy. Tak, zdała egzaminy. Dzisiaj zdałem egzaminy zawodowe, mogę się pochwalić. Ten co się ABC pisze. To co to jest? Aha, ja myślałem, że ty zawodowe zdałeś. No zawodowe. No ten ABC, czyli... Znaczy, to jest praktyczny, czy... Teoretyczny to jest. Teoretyczny, to teoretyczny zdałem na 55, także od 50 był dozwolony, ale praktyczny wyjebałem na 97, prawie maksimum. Normalnie szacunek, także teraz mamy technika. Cieszę się, bo tam matura, to wiecie, matura maturą. I tak matura to bzdura, na nic nam się w życiu nie przyda raczej. Dlatego też, no mówię, a ten tytuł technika zawsze jakiś fach, jakby to można powiedzieć, w ręku mamy. Dużo ludzi masakra, jak wszedłem na fejsa, każdy tam, a to ty, technik, kurwa, rolnik, technik obsługi wibratora, kurwa, no wszyscy wrzucali zdjęcia, nie, z czego tylko tam dostali, ale no niestety nam się pani nie odpaliła tego i niestety nie przekazała nam tych dyplomików. Nie zasłużyliście gnoje jedne. Jo, ale jutro już mam nadzieję, że będzie, także luzik, bluzik, easy peasy, wstawimy coś na Facebooka, też się pochwalę, a co tam, ja się nie pochwalę, jak się pochwalę. I tak, kolega dzisiaj u mnie był, ogólnie miałem z nim nagrać, ale tak mówię, nie, rozpiliśmy sobie piwerka. Polecam ogólnie Desperadosy, kurde, tu coś skręcę, ale nie wiem co. Ogólnie byśmy mogli sobie zarzucić długie. Trochę tego wyszło, ale niestety w jedną rękę wszystkiego nie wezmę. Broczek też poleca Desperadosy, kurwa, dostałem mandat za 500 km. Ty, policja tam jechała na sygnałach, widziałeś to? W Amerykanie? Nie. Nie, aha, no tak. Po drugim pasie jecha, nie? Ogólnie sobie biegi trochę zrzucimy, długie możemy ścisnąć. Czekaj. Nie, no takie mamy dość krótkie, ale troszkę słabo dają. Policja jechała na przeciwny pasie i zapierdalałem. I włączyli koguty i dostałem mandat. Nie gonili mnie, ale po prostu dostałem mandat. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Szkoda, że nie fotoradar, chodem, bym się uśmiechnął jakoś do tego zdjęcia. Zostało nam 3 godziny jazdy, mamy tu około 7 minut, także powinien nam się odcineczek zmieścić ogólnie na jeden dysk, bo nie mam zamiaru na dwóch tego nagrywać. Ale od poniedziałku już, kochani, na pewno to wszystko ruszy. Zrzucimy sobie jeszcze troszkę biegi, jednak jeszcze z jeden, dobra. Od poniedziałku ogólnie już wszystko ruszy. O, wycieraczki żem włączył, kurwa. O, fajny. Nie wiem, od czego ten klawisz u mnie na kierownicy służy, bo już nie pamiętam. Ale nie postaram się go raczej nie dotykać. Bo nie wiem, nie chcę przyczepy odłączyć w trakcie jazdy, bo by była lipa totalna. No i co? No, kurde, kurwa. Się przestraszyłem. Na pobocze trochę mnie ściągło i dlatego tak. I ogólnie czekam na jakieś nowe dodatki do Amerykana, bo dawno nic nie było. Bynajmniej chyba nic nie doszło, nie? Wręcz od tamtej pory, co doszedł ten Kenworth chyba stary. Nie, żadnych dodatków nowych nie ma niestety. Ja będę ją trzymał na dwie ręce, bo przecież żeby mnie tu nic nie urwało. To przez co ty przejeżdżasz? Nie, wiesz co, wystarczy, że z pasa zjedziesz takiego. No jo, bo tam są takie... Na pasach, no tak jak normalne na ulicach, nie? Powiem wam, super sprawa z tym jest, no bo wiecie, ja już jadę praktycznie tak i przysypiam. Boże, jak ciężko. No i ogólnie, jak sami zauważyliście, naprawdę wibracje, jeśli chodzi o takie duperele, detale, kierownica jest mega dopracowana, co jeszcze mogę o tym powiedzieć. Ogólnie skręca. Skręca, jeśli mamy zgaszony silnik, jest coś takiego jak wspomaganie w samochodzie. Wieta tam się wtłacza olej, czy nie wiem co, jak coś się zwie, ale ważne, że kierownica luźnie chodzi. I ten. I gdy mamy właśnie wyłączony silnik, to w tym czasie kierownica tak ciężko skręca, jak u mnie w 60 ze 100 kilo z przodu na obciążniku. Czyli na dwie ręce muszę skręcać, bo jest ciężka jak cholera. A jak uruchomimy sobie silnik, ogólnie trochę język mi się plącze, uruchomimy sobie silniczek, to naprawdę zaczyna to mega wszystko ze sobą współpracować. Kurde, no powiem wam, kolega był mega zadowolony, brat u mnie też był, pojeździł chwilę, powiedział, że sobie też również kierownicę kupi, bo no miazga, po prostu miazga. Ja wam też najbardziej polecam, bo za tą cenę, ile my daliśmy? 460? No, wyszło jakoś 480 chyba z przesyłką, nie? Z przesyłką, to powiem wam, nie znajdziecie lepszej kierownicy na pewno od tego. Ludzie tam, o Jezu, zaraz hejty, trzeba było sobie kupić G20, kurde, 7, G29. Tak, kupiłbym, matko boska, jak mi dacie pieniądze. Bo no, wydać na kierownicę 1000 ponad złoty, proszę zatrzymać się, ja pierdolę, to już kurwa przekroczyłem tę wagę pewnie, zamknął mnie. No super. No wiem, ja zatrzymam się ciężarówką. Super, fajnie.
kurwa, mówiłem, że mi nie pakował tyle. Co? No zatrzymałem cię żarówkę. Enter. Dziękujemy za twoje współpracowanie. Współpracę. Dobra, to ja też również wam dziękuję bardzo serdecznie z tej strony Mafia Solet. Zważyli mnie, wszystko wyszło ok, jednak udało mi się coś po trasie zostawić prawdopodobnie. Może powietrze w kołach, dlatego troszkę mniej ważyliśmy. Ale jest ok, teraz ogólnie włączymy się do ruchu. Chyba? Włączymy się do ruchu. Nie włącza się, po co jest pomocy? Kurwa, krzyku, jak mi tu wyjebiesz któryś. O, ładnie teraz, spróbuję bardzo. Nie ten bieg. Trochę do tyłu szarpnąłem. I kończąc to, dlaczego nie inne kierownice, to mówię, no kasa jest duża. A my ogólnie, no tak wiecie, żeby to chociaż fajne było coś w nagrywaniu. Milej, na pewno milsze to jest dla oka, milsz lepiej nam się gra, bo na pewno jest wygodniej, gdy mamy wszystko ustawione na kierownicę. I mówię, jak za tą cenę to jest naprawdę super sprawa. A teraz tak, tam jest też skrzynia biegów, no to wiadomo, trzeba byłoby to wszystko inaczej też poustawiać. Ale aż tak profesjonalnie to nie będziemy grać. I myślę, że jak najbardziej taka kierownica wystarczy. Zresztą i tak mieliśmy dużo zakupów w tym miesiącu, bynajmniej u mnie, jak sami widzicie, kamera, statyw, Blue Yeti, kierownica, dysk, to już naprawdę okupiłem co mogłem. 7 kurierów było. Jo, 7 kurierów było w tym tygodniu, także mówię, no kurwa, trasę sobie wyznaczyli chyba tylko do mnie, centralnie. I ogólnie same paczki, kurwa, mam na strychu, teraz nie można strychu otworzyć, bo mówię, wszystko pozostawiam, wiecie, gwarancja tam, faktury i ten. I wszystko tam pozostawiałem, co tu hamuje, tam je tu. Jadź tam drętko, 10 se zrzucę, jeszcze se zrzucę, a se 8 pocisnę. 7 też nie wejdzie, także 6, 2000 obrotów. Dodamy trochę gazu i myk, i do przodu. Kurde, aż se obejrzę normalnie u siebie ten odcinek z American Jacka, bo naprawdę fajnie, fajny powrót. Jestem właśnie ciekawy, kurwa, ja nie zapomnę, jak grałem na polskiej mapie jakiejś, że była naprawdę fajnie odwzorowana. Najfajniejsze było to, bo macie wtedy jedno, nie jedno pasmo, jak to się mówi, jedno, kurwa, no masz normalną drogę na, no, na przeciw ruch, no jedzie. Że, nie, dwukierunkowa może? O, dobry sposób naprawdę na nazwanie drogi. Także dwukierunkowa, naprawdę super sprawa droga. I ten, i pamiętam, najfajniejsze było to, bo mijanie, nie, no to wiadomo, trzeba było sobie jeb wychylić się, nie, i trzeba było sobie mijać. Na pewno to było super sprawą, jeśli chodzi o polskie drogi, no bo tu widzicie, macie 3 pasy ruchu, no to co ty sobie pomijasz? Od czasu do czasu się trafi tutaj taka droga, ja pierdolę, jak tu mi czerwone wyskoczy, to się zajebie teraz. Ogólnie bijamy w miasto 65, powinniśmy cisnąć, jeszcze kawałek pocisnę, jeszcze 40, 30 tu jest, dobra, trochę ogólnie sobie zrzucimy. Ej, już byłem, nie byłem na czerwonym, spokojnie, ja nie patrzyłem, ale ogólnie jak widzicie już jesteśmy na miejscu, także tylko jeden mandacik. Nie jest tak tragicznie. No 500, no niestety, no z portfela trzeba będzie wyjąć i im oddać, ale jak na taką trasę to nie jest źle, coś tam się zarobi. A o kurwa, kiedyś sobie ciężarówkę może kupimy, jak tak się dogram. Nie wiem, tam będzie odcinek 1585, gdzie kupimy sobie Kenworda 900. Ale no w końcu będzie swoja ciężarówka, będziemy sobie wozić towary. Mam nadzieję, że... Ja lubię pociągi. Pociągi. Będziemy jechać pociągiem. Ogólnie jakaś zjebana droga, jak sami widzicie. Ja nie wiem, jakieś rondo, kurwa. To, co to jest? Lubraniec? Największe rondo w Polsce? A w Lubraniec jest największe rondo? Nie, ogólnie to nazywany... Lubraniec to jest nazywany największym rondem w Polsce, bo... Pamiętasz, jak byliśmy u Kazia? No. Jedną drogą jadąc, możesz objechać całą Lubraniec dookoła. Ogólnie jakbyś sobie chciał... Aha, dlatego, dobra. Jeżeli a tam chcesz, ten typ, co na filmiku BM-ką poleciał bokiem. BM-ką poszedł bokiem. Ogólnie jakbyś chciał sobie zobaczyć, czekajcie, bo ja teraz, żebym kurwa dobrze zjechał. Dobrze, tu nie wcisnąłem się. Czekajcie, ja teraz muszę ładnie pomyśleć. Dobrze zjechałem? Na bok? Dobrze. Ogólnie jak chcecie, to zobaczcie sobie Lubraniec miasta, jak wygląda ogólnie z góry. To jest jakaś miazga. Naprawdę, wygląda idealnie, jak wygląda tak, jak ludzie właśnie, kurna, żebym zrzucił, to szybko biegli. Tu trzeba się jeszcze, wiecie, muszę sobie martwicę ustawić mniejszą trochę w tym, w pedale hamulca, bo za szybko mi to hamuje, jak lekko tylko dotknę. Dobra, poszli. Jakieś tu, kurde, trasy. Ale żem się najechał, naprawdę, kurde, no lepiej tego nie mogli zrobić. Jeszcze takiego obrączek, powiem ci, objazdu nie widziałem. Jakiego objazdu? Kurde, gdzie ja mam tu skręcić? Nie wiem, to jest...
jechałem najpierw po jakiejś drodze, nagle kazało mi skręcić w lewo i w lewo, nie? Tak miazga od razu. Centralnie w lewo i znowu w lewo, nie? To centralnie jakbym zrobił taką 360 w pół. Na przykład. Dobra, to więc hamulujemy. I teraz znowu w prawo, ty Jezus Maria. Szychu, idź pan w chuj. Słyszałem, że na prawych można podobno na czerwonym świetle na w prawo skręt jechać. Ostatnio testowałem sobie to. Wiedziałeś o tym, czy nie? Jeszcze raz, że co? Jeżeli ma, jest, jeśli chcesz skręcić w prawo, nie? No. Czy na jakimkolwiek, kurwa, skrzyżowaniu? Może na czerwone możesz przejechać. To może na czerwone wyjebać. No to wiedziałem o tym. A skąd wiedziałeś? Z komentarzy. A no właśnie, ja też. Dziękuję wam bardzo. Ogólnie kolega tutaj się interesuje albo takimi sprawami, albo jeździ prawdopodobnie, jeździł po USA. Cieryńczny se zaciągnę, się tam będę trzymał na hamulcu, kurde, noga mnie rozboli, martwicy dostanę. I co, dojeżdżamy do końca trasy, 16 minut, moi drodzy, kurwa, nawet się nie spodziewałem, że tak długi odcinek wyjdzie. Mam nadzieję, że wam się, kurwa, spodoba. Pizdę mu cisnę, dobra, jedynka, dwójka, jak Schumacher, trójka, czwórka, ja pierdzielę, no to wrzucanie biegów to jest miazga jakaś, nie? Tak mi się podoba to granie teraz, ja cię pierdolę. Ogólnie to znowu tu jest prawo. Jak mi ogólnie wali nagrywanie, o przepraszam, to przepraszam, ale już nie będę dogrywał końcówki pożegnania i raczej tego zjebanego parkowania. Może spróbujemy zaparkować, ale nie obiecuję, bo jak widzimy tutaj mamy parking pod Kauflandem, także za dużo miejsca nie mamy na pewno. Ja cię kręcę, tu się nie dało jakoś inaczej wjechać. Gdzie ty zajeżdżasz do Kaufa? To se kurwa zobaczysz, nie? Ja nie wiem, jeszcze tak trasy dziwnej to ja nie widziałem. To jest kurwa, nie wiem. Warszawa jest już mniej skomplikowana chyba. No nie. No i stoimy na światłach znowu. Jać. A tam strykasz ładnie. Dobra, mamy. Co my w ogóle? A my ruchy wjedliśmy! Ruchy! Ej, co ten parkowałeś już na kierownicy? Tak. Jak? Ciężko. Ciężko? To może sobie zwykłe parkowanie wezmę. Nie no, weź normalne. Aha, dobra, zwykłe to jest takie. Dobra, kiedyś jeszcze zrobimy inne. Ja pierdolę, wystarczy na wprostu wjechać, nie wiedziałem. Ale dobre 50 zł widzy. Pewnie kurwa i tak krzywo wjadę, nie? Czekajcie. No i mamy te, zostawiamy przyczepę. Oczekiwanie na przyczepę, tylko mandat doskonale, także pochwalony zostałem przez mojego tego kurwa kierownika. No, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam do prączka. Trzymajcie się, do jutra, do farminga. Cześć, bo typowa. Cześć!